My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że używamy nazwy Izba Wytrzeźwień. To w tej chwili jest zupełnie innego typu instytucja. To jest coś, co jest naprawdę wzorcem dla całego kraju. To jest specjalny dom pomocy społecznej dla osób uzależnionych. To jest cały dział edukacyjny. To jest nie tylko dział, który leczy od alkoholu, ale także od innego typu uzależnień. Także to jest bardzo szeroka konstrukcja. W tej chwili to już jest naprawdę duża jednostka, która jest wzorcem, tak jak mówiłem, dla wszystkich tego typu instytucji w Polsce. 674 tysiące pobytów od 1959 roku do dnia wczorajszego, do 7 rano. To od 10 lat tworzenie nowej jednostki i patrząc tylko na statystyki, w 2018 roku z naszych usług skorzystało prawie 60 tysięcy osób. 90% to są interwencje podejmowane przez policję lub straż miejską na telefony lub wskazania mieszkańców. Praca jest ciężka. To jest też takie jak gdyby pierwsze spojrzenie na to, że mamy XXI wiek i nagle mamy do czynienia z osobami na przykład, które są raz, że nietrzeźwe, ale dwa, bardzo zaniedbane. To jest, ja obserwuję to, że najczęściej to jest właśnie ten okres już taki, już jest naprawdę osoba już dociągnięta gdyby do samego dna i w tym momencie następuje ta rozmowa profilaktyczna, jakieś takie dobre słowo, przekonanie, że uda się i następuje odbicie.